Halo, halo, cześć, siemanko, witajcie z tej strony oczywiście Brączuś, witam was w kolejnym odcinku Od Zera do Farmera. Jest ze mną Adaś. Dzień dobry. I jest ze mną Boluś gdzieś tam. I tam, serdecznie. Gdzieś tam, o, gdzie jesteś, mordo? Tam, czekajcie, Tam, zaraz, o, zaraz zaraz. tutaj, bo zaraz padnie No właśnie, drzewo. tak patrzę na te drzewa, czy Nie, lecą nic nie jak... będzie leciało A, teraz nic nie akurat. będzie leciało, ale już mordeczki, widzicie, że już tam taki mały pas drzewa jest wycięty, Pusto także... jest O! ogólnie. Coś pierdachło? Dobra, już wiadomo, w którym miejscu Bolek stoi. Wtedy kurwa latarka się Byłem świeci. ciekawy, Ja. czy ty kurwa to zobaczysz, nie? Mordo, idealnie w to miejsce patrzałem, gdzie ta kłoda do góry podskoczyła, nie? A, ale mnie bardziej, wiesz co, mnie Ale bardziej fajnie zastanawia. widać go Bardziej tam. mnie mordo zastanawia, czemu ty kurwa z latarką biegasz. Ta? Ja Nie wiem. pierdolę, O Boże, dobra, nie już nie rzucaj nim. patrzę, nie patrzę Dobra. tamtą stronę. Bierzmy się za robotę. Coś pięknego, nie? No, mordeczki, spójrzcie na nasze saldo konta. Jest grubo, To kurwa 400. kończymy chyba od zera. 408 tysięcy. Ja w życiu bym nie pomyślał, że my w tak krótkim czasie jesteśmy w stanie zarobić takie pieniądze. W Polkę odcinku zrobiliśmy dużo na tych sprzedażach, naprawdę mega, mega pieniądze. Trochę zarobiłem jeszcze poza odcinkiem, ale to jest niewiele. Jakieś tam drobne wpadły jeszcze za sprzedaż tego drzewa, co na koniec Bolka odcinka żeśmy załadowali. Ja sobie to oczywiście sprzedałem, żeby też nie tracić jakby czasu na dzisiejszym odcinku, bo naprawdę mamy dużo roboty. Tym bardziej, że no, taki dosyć fajny pomysł nam wpadł do głowy. W sumie można powiedzieć bardziej mi. Chłopaki to klepnęli. Udało i się tutaj też oczywiście na to namówić. Dzisiaj lecimy z nową uprawą na naszym gospodarstwie. Zaczynamy jakby uprawiać nową roślinę na naszym gospodarstwie i będzie to oczywiście marchewka. No tutaj, gdybyśmy na tej serii w marchewkę nie poszli, no to by był grzech. Myślę, że moglibyście nas za to zlinczować, jeżeli my byśmy w marchewkę nie poszli, no bo jednak jest to dodatek w grze, więc No fajnie cóż, będzie rozumiecie. oczywiście z tego pokorzystać. No tak, kurde, nie chciałem ci już zawracać gitary, a też żebyś mi miejsce porobił, także ja No tak, mam byłem pewny, że nadzieję. to skręcisz ogólnie tam w lewo i pojedziesz Ale naokoło, niż udało tutaj mi się. się Nie, ja kręcić. tak, wiesz co, powiem ci, Ty lubisz tak. ta gospa mi się na tyle podoba, że ja naprawdę lubię przez nią przejeżdżać, także pojedziemy sobie przez gospę. Lecimy z obornikiem. W sumie można powiedzieć, że ten odcinek zaczyna się bardzo podobnie jak poprzedni, bo też zaczynaliśmy od obornika, ale no skoro już on jest, mamy oczywiście kwiecień, przewinęliśmy troszeczkę tego czasu, bo O, żeśma jabłka ładne. przewinęli, słuchaj, od grudnia? Bo byliśmy odcinek grudniowy, od grudnia myśmy przewinęli sobie czas, także no dosyć sporo się tutaj zadziało. Sporo kasy też padło, bo jakieś tam zwierzęta nam się posprzedawały. Sporo wełny w ogóle jest, to bo trzeba też sprzedać jakby tą Także wełnę, bo mieć, tak mamy jest. kwiecień. Aczkolwiek nie musimy się z tym śpieszyć, bo na kwietniu na pewno troszeczkę czasu spędzimy. Mój odcinek, Adasia odcinek i prawdopodobnie również Bolusia odcinek będziemy chcieli właśnie zostać na kwietniu, bo tej kwietniowej roboty mamy bardzo, bardzo dużo. Plany były takie, że na tym polu, gdzie teraz właśnie jestem, będą ziemniaki, przepraszam. Ziemniaki poszły w odstawkę, będą na innym polu, a tutaj będziemy właśnie sadzili, siali? Chyba nie wiem. Sieje Dali, się no, chyba marchewkę, marchew, co? Czy tak, nie? to Czy jest się coś. sadzi? Bo Nie no, szczerze, przyznaję, że to jest jak sieje. buraki, więc się Szczerze to sieje. powiedziawszy, to już nawet sam nie wiem, czy to się sieje, czy to się sadzi, czy co to się z tym, czy co to się z tym robi. Najważniejsze, że w tą uprawę oczywiście dzisiaj będziemy sobie szli. Nieduże pieniądze, bo musimy wydać bodajże chyba 20 tysięcy na sam sprzęt do sadzenia tych ziemniaków, także nie są to duże pieniądze. Musimy sobie kupić, Boże, jak ta maszyna się nazywa? Nie wiem, ta do robienia kopców. Nie. Formownica? Formownica, no Formownica. jakoś tak to się chyba nazywa. To musimy sobie zakupić. Nie bierzemy oryginalnej. Tutaj pozdrowienia dla JMZ-a, bo od JMZ-a dostaliśmy właśnie tą maszynę. Ona jest. Czy ona jest do pobrania? Tak, jest, Jest bo do ona miała być pobrania. nam od hrabia, ale niestety nie akceptowali mu i normalnie dał Czyli, wszystkim dobra, do czyli mamy pobrania. maszynę, słuchajcie, do formowania jakby tych kopców pod tą marchew. Teoretycznie tutaj gadałem z Jankusem, nie jest to potrzebne. Moglibyśmy zasiać sobie tą marchew bez tej maszyny, od razu bezpośrednio w ziemię. No ale wtedy ta tekstura, wiadomo, nie byłaby taka ładna. No nie tak fajnie by to wyglądało. Dlatego stwierdziliśmy, że ona kosztuje bodajże od JMZ-a tylko 6 tysięcy, więc jakby nie jest to duża strata dla nas. Ją sobie kupimy. No i oczywiście tą najmniejszą sadzarkę, ten najmniejszy siewnik do marchwi dzisiaj sobie też zakupimy, także łącznie to będzie gdzieś pieniądze rzędu 20 tysięcy. Jakby nie chcemy, wiecie, rzucać tą kasą na lewo i prawo, no bo wiemy, że przed nami tutaj naprawdę duża rozbudowa, duża budowa gospodarstwa, gdzie te budynki, no w farmingu sami wiecie, że nie są aż takie tanie. Jeżeli będziemy chcieli tą gospę zrobić tak idealnie pod siewie, no to troszeczkę tych pieniążków będziemy musieli oczywiście wydać, więc jakby chcemy
po prostu mieć duże możliwości co do budowy, żeby nas tutaj pieniądze nie ograniczały, więc wolimy mieć tej kasy więcej, żeby jakby wybudować sobie to tak jak chcemy, bez jakiegoś tam, wiecie, oszczędzania, także jakby chcemy, żeby tych pieniędzy na naszym koncie było jak najwięcej. Adaś, jak widzicie, czeka to już z talerzóweczką. Zastanawialiśmy się, czy to orać, czy tego nie orać, i powiem wam, że nie oramy z tego względu, że szkoda nam czasu, to pole jest po gruberze, no ale przez to całe przewijanie, jakby widzicie, no te chwasty tutaj wyszły i nie wyglądają zbyt dobrze, dlatego wolę, żeby to było przejechane sobie tutaj talerzóweczką na spokojnie i wtedy będzie czyste pole przygotowane właśnie do siania naszej ukochanej marchewki. W ogóle jestem w szoku, bo sprawdzałem sobie siewnik do marchwi, no to on ma pojemność 16 litrów, także także no, by było, ale jakby no nasionka to są takie malutkie tej marchewki, tak czy siak, no ty, a te, to jest tak jakby napełnia się z Big Baga? No chyba tak, no, nie, bo tutaj nie ma, jakby w dodatku nie doszedł żaden jakby ja dodatku. Nie, że nie pomyśleli o takich tak, malutkich tych dokładnie, woreczkach, no, ręcznie. Powinny być jakieś właśnie malutkie worki, nie? Działa tak samo jak buraki, więc to musieli tak zrobić. Czekaj, Adaś, bo tak, widzę, czekaj, więc ja się przestawię do prawej, żeby to było jakby idealnie tutaj rozwalone. Mam ustawione dawkę 13,6 tony, tak jak była ustawiona w poprzednich odcinkach. Myślę, że chyba sobie ją trochę zwiększymy. Wiecie co? Zwiększymy ją. A mamy dużo tego obornika? Bo jak ja miałem zwiększone, to dość szybko mi to uciekło. Na wiesz co? 8 ton. 8 ton obornika jest łącznie, więc wydaje mi się, że raczej powinno tutaj chyba wystarczyć. Boże. Zresztą wiesz co? Zaraz zobaczymy, jak to będzie szło. No, ucieka. Masz 3 przejazdy do zrobienia. No, powiem ci, że chyba w zupełności nam wystarczy to. Raczej na pewno. Także ty możesz od razu sobie za mną wjeżdżać, ja tutaj sobie troszeczkę szybciej pojadę. Takie 10 na godzinę myślę pojedziemy, żeby też tutaj, wiecie, nie tracić czasu, bo nie chcę się skupiać na tym oborniku, bo wiem, że tego obornika, no ostatnio na moich odcinkach akurat było bardzo dużo. Przynajmniej w poprzednim odcinku. Ale to naprawdę, no... 3 odcinki pod rząd teraz był obornik. Znaczy, i tak powiem wam, że ile tego rozrzucania jest? Mamy tego obornika tak mało, że jakby robimy po 2 rozrzutniki i już go nie ma, nie? Także Adaś raz, dwa tutaj przeleci mnie z talerzówką, no ja, wiecie co, kurde, nie dojadę chyba tam i z powrotem, no na pewno nie dojadę tam i z powrotem. No ile masz? 45%. No ale starczy na to pole, to no tak, no bo mamy 2 rozrzutniki pełne, no to wystarczy w zupełności nam na ten kawałek, nie? Grunt, że przejedziesz w jedną stronę i ja będę mógł sobie dalej robić. Elegancko, sąsiadowi lekko tutaj po polu, co tu jest, bawełna na tym kawałku chyba? Tak mi się wydaje. Tak. To jest chyba... Tak, bo jest biała. Kurwa, macie, jeszcze bym naszego Volvo cofnął. Ma być naszą ikoną serii, więc trzeba na niego w miarę uważać. Dobra. Jest biało, jest bawełna. Boże, poszedł. Dziki. Czekajcie, spróbujemy sobie dorzucić tutaj, żeby też jakby nie przerzucać na tą łąkę. Więc pojedziemy sobie, można powiedzieć, że tak idealnie równo. Boli sobie ścina drzewa, można powiedzieć, że przerzedza troszeczkę ten nasz las, żeby tych drzew nie było aż tak dużo i układa sobie drzewko na... W sumie ty, mordeczko, jak chcesz, jak wy nie chcecie na kolejnych odcinkach zajmować się ładowaniem tego drzewa, no to możesz sobie podstawić mana i sobie na spokojnie ładować to drzewo, nie? Mogę, ale robię kopce i to po prostu nie wiem, czy teraz będziemy to sprzedawać, jak mamy tyle kasy, poczekajmy, będzie bardziej potrzebna może. No też mi się wydaje, bo no na ten moment o 400 tysięcy ja bym nie pomyślał, że my w okolicach 50 odcinka mordeczki będziemy mieli aż tak dużo pieniędzy, ale nic, tylko się cieszyć i jakby korzystać z tej kasy, tak? Dobra, ładujemy kolejne 4 tony, no skoro no, tutaj... Na GSP bardzo dużo pójdzie pieniędzy, wiem. No właśnie, ja się zastanawiam. Zastanawiam się, ile pójdzie. Czy ty, Bolek, w ogóle już mniej więcej sprawdzałeś sobie i w ogóle ile takie budynki, które my byśmy mogli... Które nie, my byśmy chcieli stawiać? Tylko. A, pobierałeś, czyli nie sprawdzałeś, ile takie budynki nie, kosztują. Nie, będę później sobie cenę... Prawdopodobnie będę patrzył pod cenę oryginalne i wtedy ilościowo, tak jak obory czy nie obory. No nie. To drogo, bardzo drogo będzie. No tak mówiłem, że obora nam pochłonie najwięcej pieniędzy. A ile obora kosztuje? Pastwisko 75 tysięcy, ale 15 krów, a za oborę 45 krów jest 254, no ale to no już to jest obora. 150 tysięcy obora ponad. No, tak jak mówiłem, że to naprawdę zabierze nam bardzo dużo obora. Uf, a to tylko obora. Jeden trochę rozrzutnik. Boże, myślałem, że kiki co innego. Nie, teraz prawdopodobnie, jeżeli tu było wywiezione 8 ton, to... Ja powinienem to załadować i powinienem wyciąć do zera. W ogóle wykosiłem sobie tutaj taki placyk trawy przed odcinkiem. Oczywiście wrzuciłem tą trawę do naszych owieczek. Ja jestem w szoku, ile te owce żrą, nie? Jak przewijałem, to myślałem, że mnie coś strzeli.
codziennie po 4000. No, wpierdzielają to równo, ale mamy naprawdę bardzo dużo wełny. Wełny, tak, dobrze mówię. Mamy bardzo dużo wełny, także za to też fajne pieniążki powinny wpaść, bo wełna jest dosyć droga, a tamtych palet, powiem wam, że zrobiło nam się naprawdę, naprawdę sporo pod tą naszą wiatką, bo nie sprzedawaliśmy w sumie od poprzedniego sezonu chyba, tak? Wydaje mi się, że chyba... No, od kwietnia. Chyba nie, od kwietnia nie było sprzedawane, no tak mi się też wydaje. Także naprawdę powiem wam, że na tym powinny też być fajne, fajne pieniążki, nie? Dobra, szybciutko robimy drugi rozrzutnik i wtedy Adaś, jak skończysz talerzować, w sumie nawet chyba nie będziesz musiał kończyć, to sobie potalerzujesz, jak ja już przyjadę z tą formownicą do tych kopców. Pojedziemy na dwa ciągniki, myślę, że weźmiemy sobie John Deere'ka i weźmiemy sobie Fendiora i polecimy sobie mordo na sklep, przywieziemy wtedy tą formownicę i przywieziemy, czy mamy jakieś nasiona w ogóle na gospie? Czy nam chyba nie być te woreczki na palecie. Tylko, że mamy tutaj pewnie nie paleta, co nie? Ty wczoraj jak jechałeś siać? Ale to jeszcze powinno zostać. Jeżeli... One bardzo mało mają tam jak coś. A, jednak nie ma. Dobra. Jeżeli nie zostało, to ty będziesz musiał po lektery skoczyć samochodem raz dwa, nie? No bo ja też nie widzę tutaj nigdzie. Tu jest wapienko, w środku chyba nie ma nic. No to nie mamy nic kompletnie. Czyli nasion nie ma w ogóle. Tak. Dobra, teraz tak, gdzie ja tu muszę jechać, żeby to dobrze wyszło. Adaś czeka na końcu, bo niestety nie ma co dalej talerzować. Nie mam. Także ja się ustawię tutaj od strony łąki, żebyś ty mógł sobie już to całe pole dookoła robić. I wtedy zrobimy ten... No. Wiesz co, ale mordo, poczekasz, żebym ja nie narzucał tak jakby obornika na talerzowany już, dobra? Także poczekaj. Znaczy, no ja tutaj czekam... No i tak musisz poczekać, tak no. Tak czy siak, nie? To, że już sobie pojadę od strony łąki, bo to będzie już zrobione, jak tam dojedziesz do połowy. Żebym, wiesz, żebym ja nie rzucał po prostu obornikiem na talerzowane już, nie? Bo to będzie brzydko wyglądało potem przy sianiu tej marchewki. Dokładnie. Dlatego ja czekam. I ty najlepiej to jakbyś sobie chyba pojechał od tamtej strony. Teraz do końca. I od tamtej strony już wracał. Tak zrobię, no. Będzie najlepiej, nie? Jo, ja wtedy też będziesz mógł ruszyć, bo wiem, że... Bo to jest jednak szeroki rozrzut ma. Więc też... Kurde, powiem wam, że my tutaj normalnie na tej serii to z sianokosami to tak jak na tym, na Alpinie, nie? Alpinie, no. Non stop kuźwa sianokosy, z tego co ja widzę. Ale to akurat w naszym przypadku... Zaraz będzie nowy, to będzie moment. W naszym przypadku to jest akurat spoko, bo jakby no... Te sianokosy dają nam to, że mamy możliwość karmienia w 100% tych naszych owieczek, a jeszcze teraz jak pójdziemy sobie zaraz w krowy, no to jakby to całe siano, które my mamy, no to mega się przyda, nie? Dobra, cyk. Ustawiamy się, czekasz Adaś, żebym jechał pierwszy, czy tak, co? Tak. Ale wydaje mi się, że chyba to nie dużo. Ustaw tak GPS-a, żebyś nie narzucał na tamtą stronę, co nie? Bo to jest najważniejsze. Ustawisz nie, możesz... GPS-a, to... O, jest gitara, zajebiście. Dobra. Idealnie to wyszło. Trochę tej marchewki będzie. Patrzałem sobie w ogóle kombajny, jakie są dostępne do marchwi. To powiem wam, że jest spoko, bo mamy fajny kombajnik, ten początkowy, który ładuje marchewki na palety, więc jakby tutaj ten nasz paleciak, albo pójdziemy w coś innego i kupimy sobie albo tura do naszego Fendiora, zobaczymy jeszcze jak to będzie, nie? Chociaż Fendior akurat podejrzewam, że on będzie jeździł z tą maszyną do kopania marchwi, chociaż ona tam ma wymagane chyba 60-70 koni, więc to nie jest dużo, więc myślę, że nasz John Deere też by sobie poradził. No i podejrzewam, że czym prędzej tutaj będziemy dążyć do tego, żeby pojawił się kolejny ciągnik na naszym gospodarstwie z tych większych ciągników, nie? To na pewno jak tylko gospa się tak, pojawi, to tak, bo tutaj... z gospą, jak wiecie, jakby przy takich maszynach już te nasze ciągniki powoli będą się robiły bezużyteczne, a myślę, że tutaj i siewnik na coś większego będziemy chcieli wymieniać i pług na pewno większy będziemy chcieli sobie kupić, także tutaj jeśli chodzi o to, to na pewno... Wiesz co, Adaś, weź Fenda, jakbyś mógł, weź Fendiora i jedź odczepić ten... Jedź odczepić ładowacz, no i polecimy na ten sklep wtedy raz, dwa, dobra? Dobre. Ja już podjeżdżam też tutaj na gospę, odczepię sobie rozrzutnik, weźmiemy sobie John Deere'a i Fenda i tymi dwoma ciągnikami polecimy na sklep, no bo jednak są to chyba najszybsze ciągniki z naszych na gospodarstwie, także... Fend na pewno... No John Deere aż może taki szybki nie jest. Jest jeden z lepszych, no Volvo dokładnie. Jest na pewno najszybsze, ale... Volvo jest najszybsze? Tak, Volvo ma chyba 29. Tak. No i no, ale Volvo jest przy talerzówce, już nie będę kombinował. W ogóle nie patrzyłem, promoc... Nie ma nic. Tylko jakaś beczka jest.
duża, która no na ten moment nam na pewno potrzebna nie jest. Dobra, ja już wyjeżdżam, a Daś tam niech sobie odczepia. I tak, ja już też wyjeżdżam. I tak prawdopodobnie no zostanę tak w tyle. Tak, o, zostanę w tyle i to ostro. Bo jadę tylko 25 na godzinę, nie? Ale dawno nie było, dawno nie było mordy wyprawy na sklep. Także gitara. Możesz mordą jej wyprzedzić jak chcesz. Nie, to sobie... no po co? Czyli tak będziemy jechać tak samo. Czyli wiesz, jakbyś mnie wyprzedził, no to teoretycznie zostawiłbyś fędziora i byś sobie talerzował chwilę. Ale w sumie możesz to talerzowanie zostawić, to porobimy sobie we dwoje tak, na polu, nie? Będziemy robić, no i tak będziesz jeździł. Tak, na pewno ja będę jeździł szybciej od ciebie. Tutaj wiecie, zastanawialiśmy się bardzo mocno, czy to jest już dobry moment na to, żeby pójść w tą marchewkę. I jakby... Przez to, że w tym sezonie chcemy zająć się tą gospą, no to jest spoko, bo jakby kopać tą marchew będziemy już prawdopodobnie wtedy, kiedy ta gospa będzie gotowa. Tak nam przynajmniej się wydaje, tak chcielibyśmy zrobić, więc samo zasadzenie marchwi to nie jest jakaś nie wiadomo jaka technologia, bo to w sumie są do wykonania tylko dwie prace. Na pewno dużo będzie w tym sezonie też oprysku, bo jakby mało oramy, więc większość pól właśnie będzie do opryskania, bo te chwasty no, rosną mega szybko. Tutaj na tym precyzyjnym, no i mamy to chwasty oczywiście włączone, no to do tego oprysku naprawdę zapowiada się, że będziemy praktycznie pryskać każde pole, bo w tym sezonie myśmy nie zaorali żadnego kawałka. Mamy pszenicę zasiane bez orki, mamy marchew będzie... Co mówisz? Grupę robić robotę, to też nie, dlatego nie orzemy, ale można by było trochę. No Gruber robi robotę, no ale to jakby nie zalicza jako orkę, nie? No tak, tak. No, więc... A tam, gdzie nie musimy, tam nie oramy. No czekajcie, czy chwasty wychodzą tylko po talerzówce? Nie, no po gruberze chyba też. Nie. Ogólnie chyba tylko po... gdy zaoramy, to nie wychodzą. Tylko jak jest zaorane, to nie wychodzą chwasty. No właśnie, tak mi się też wydawało. Więc, no jakby... Tak, trzeba... bo my na po sąsiedzku wszystko oraliśmy, żeby chwasty było. No właśnie, no. Ja też na live'ach jak gram, to też sobie wszystko oram, żeby te chwasty mi nie wyłaziły, nie? No a wyście wszystko orali, bo nie mieliście ścieżek, więc te opryski też by słabo wyglądały, bo wy chyba nie robiliście w ogóle oprysków na posąsiedzku, nie? Ja robię, ale to... Ale nie mamy ścieżek. Nie robię w ścieżkach, nie? A kiedy ścieżki u was? No, teraz jak kupię 3-metrowy siewnik. A ty, Adasz, masz siewnik 3-metrowy, czy nie? Tak, mam, ale nadal poczekam na większe pola. Ja mam siewnik 3-metrowy, tylko po prostu nowszy, jak kupiłem. Aha. Ja mógłbym robić, ale mam takie pola, żeby mi się to troszeczkę to nie opłacało, więc jak będą jakieś fajne, duże pola, no to... Boże, czemu ktoś się po lewej stronie zahamował? Nie wiem, zobaczył zajebisty szpaler, pomyślał, że strajk chyba samochodowy, a teraz ruszył we mnie. Mi się wydawało, bo po prawej stronie mi gościu przez pasy przechodził, wiesz? I wydaje mi się, że chyba przez tą zahamował. Dobra, jest, mamy na Barlex. Barlexa pozdrawiam. Dwa zajebiste ciągniczki i tak jak mówiłem, idziemy technologia uprawy warzyw i tutaj mamy modzik od JTZ. Od razu te nasiona, nie? Wyjmij miód, co? Dobra. Miód, poproszę. 6 tysięcy kosztuje ta maszynka, elegancko i tutaj kupujemy sazareczkę Kwernelanda, Lubrating Grace, co to jest? Co tu chodzi? Nie wiem, dziwne. Niech jest zaznaczone, że tak. 12,5 tysiąca ta maszynka kosztuje, cyk, elegancko. I tobie mam bolek kupić co? Tobie mam kupić woreczki z nasionami. Ile ich kupić? Raz, dwa. Aha, dobra. Aha. Nie wierzę. Mordo, kupiłeś. Nie ma sklepu. Ja pier... Zresetuj. Zresetuj. Resetowanie. Tak, tak, tak. Najpierw zresetuj to, a później zresetuj te maszyny. Ja pierdzielę, nie wierzę z tym sklepem. Ja ci będę resetował. Tak. Co to się klikało? Dobra, cyk. Dobra, resetuj. Klikłeś. Dawaj, resetuj. No. Ja pierdzielę, ja to samo patrzę, gdy ten gada o kupowaniu, nic się nie pojawia. To nie wie, ja pierdzielę. Masakra. No z tym sklepem to jest jazda, aha, nie? Worki nie można resetować. No worki nie, no worki... Poczekaj, ja ci kupuję nowe tutaj worki, jeszcze żebyś kupił. Bo ja kupiłem tylko jeden to czy dwa. To jeden daj tu wtedy. Ja kupiłem tylko jeden czy dwa woreczki, mordo. Ja kupię ich więcej, bo i tak się nasiona przydadzą. Raz, dwa... Ale nie weź się na paletach. Aha, jakie na paletach? A czemu no na lepiej paletach? One się zachowują, on tam jest dalej na paletach, jest na palecie no 3 no, ale no, do takiego małego to może lepiej jak już mamy ten. Na paletach to się do... Dobra, czekaj, kupi. Raz... Ja nie wezmę za dużo, nie? To jedno tylko no to, na palecie. No to więcej nie kupuję. Więcej nie kupuję wtedy. Dobra, ja podczepię... Teraz czekajcie, co wymaga więcej koni? Właśnie. Ja tego nie sprawdziłem, technologia waży. Myślę, że... O, ty, dobra, zamieniamy się. Ty bierzesz Adaś formownicę, ja biorę tamto. 80 koni, czekaj, ja cofnę. 80 koni wymaga formownica. A to wymaga 50 tylko. O.
Także, tak, dobra, teraz się zamienimy, fajne, ja polecę sobie fędziorem, nie? Dobra. A ty leć John Deere'em, ja będę przynajmniej szybciej na gospie, cyk, i będę mógł się już wziąć za robotę. A najgorsze jest to, że ona wymaga o 80 koni, a jakby szerokościowo rozwala mnie prawo. Czemu w ogóle jedziemy? Ja jadę w lewo, bo jest szybciej. Dobra, sprawdzimy. Chociaż ty, w sumie z jednej strony, tak jak pojechałeś tam, to może na pole, to po co może na tamto pole, jechać? Może na tamto pole będzie no. Szybciej tamtędy, nie? A dobra, już nie będę taki, pojadę tędy. Ja lubię tą drogę, bardzo mi się w ogóle podobają te drogi tutaj. Dużo bardziej jakby podobam... W prawo? No. Czekaj, w prawo, jeszcze raz. Teraz w prawo. Dobra, kurwa, taki wyścig Adaś robi, że ty na szago przez pola jedziesz. I po co patrzysz? No, no, a co? A chciałeś być szybciej pewnie, co? Tak, tak, chciałem pokazać, ale mam szybką. Ale ja jechałem drogą. No, ale ty to się nie liczysz, bo ty masz taką szybką furę, że ty tam nie ma co. Przepraszam wtedy. Ale ty możesz, Bronek, mogłeś zjechać tutaj też, co nie? Prawo, co było. A tam pojedziemy sobie. Ja lubię, mówię, najbardziej ta trasa mi się podoba tutaj, tędy, bo jakby tam mamy najwięcej drzew zasadzonych, krzaków i w ogóle. I jakby ten klimat jest najładniejszy po prostu, dlatego wolę sobie jechać tędy, nie? A nie no, wyjazdy... Pasierniczek, szacun zajebisty. Wyjazdy naszym fędziorem na sklep, no to jest coś pięknego. On leci 42 na godzinę, to kurde, tak można jeździć, nie? Czy coś przywieźć, czy zawieźć, to myślę, że będziemy zawsze jeździli fędziorem, nie? Jeszcze gdybym miał tuza z przodu, to ja bym jechał tylko fendem i bym przywiózł dwie maszyny naraz. W ogóle bym się nie czaił, nie? W ogóle ta formownica jest węższa niż ciągnik. Jestem ciekawy, jak to się jakby... przełoży na robotę w polu, na pewno będę musiał sobie jeździć na GPS-ie. Bo tutaj no gdyby nie formownica od JMZ, to byśmy brali oryginalną, tylko że najgorsze jest to, że ta oryginalna ma 160 koni. No i fędzior, powiem wam, że sprawdzałem fędziora z nią. No to kurde, jak na styk, ciężko by było, nie? Dobra, cyk, cofamy. Teraz tak, bieg musimy sobie oczywiście dopasować. Bierzemy sobie tak, GPS-a, wykryj szerokość. Dobra, coś takiego. Ona ma ile? Szerokości? Dwa metry? No, coś takiego będzie miała. Coś koło 2 metrów mówię. Chyba. A jak skrajniaki robimy w ogóle? Nie robię. Półtora metra, ogólnie ma 1,5 metra, ale też skrajniaków bym nie robił. Bo to będzie też dziwnie wyglądać. Bez odcinkiem najwyżej się pojedzie, to skopać i tyle. O, ma co robić. Tej Boże, żebym tylko tego drzewa nie zahaczył. Uff. Nie, to będziemy ścinać za. Jadę prosto w ogóle? Mordo, masz GPS-a. Musisz jechać prosto. A wiesz, czasami GPS się przestawi na jeden stopień i dupa, nie? Masz procent, no to... To będzie dupa. Ale robi robotę. No... Widać, że ogólnie nawet pomimo tego, że fędzior ma... Ile ma koni? Nasz fend? Czekajcie. Nasz fędzior ma koni 92. To ogólnie czuje tą maszynę. Naprawdę. Ma z nią co robić. Na wałku jest, nie? No. Na grzebie w ziemi. Mhm. Ale podoba mi się, że jakby mają to tak zrobione, że musisz zrobić dwie prace, żeby to ładnie wyglądało, nie? Ale też fajnie, że zrobili tak, że nie musisz tego robić, nie? No bo... nie, no bo jak wiecie, ktoś nie gra realnie, robi tak. Powiedzmy coś na szybko, no to tam się nie przejmuje takimi rzeczami i powiedzmy od razu sobie, wiecie, leci z siewnikiem i od razu sobie tą marchew sieje, nie? Jestem ciekawy, jak wygląda w realu. No to... Nie widziałeś? Redliny. Nie, jakoś ostatnio nie patrzyłem. Dobra, tak, ale no myślę, jak... może o siewnik pytasz. Nie, jak właśnie redliny wyglądają marchwi, bo nie mogę z tego przypomnieć, dawno też nie oglądałem czegoś takiego. Tak jak, słuchaj, to bardzo podobnie wygląda jak te od ziemniaków, jak masz już nowoczesne czyli tak samo robią, tak, te sadzarki. Tak. Ja widziałem chyba tylko zbiór marchwi. Czyli to samo. Zbiór marchwi widziałem u pewnych dziewczyn na YouTubie, jak wygląda, ale sadzenia, znaczy siania marchewki chyba nie widziałem, tak mi się wydaje. Nie, raczej. Nie tego. To co, ja zostawiam, nie? Skrajniaki wtedy. Tak, no to zostało. Kurde, a ten GPS dziwnie szczytuje, bo jakby tutaj zrobiło mi szerzej, a mógłbym jechać chyba trochę no, dalej. No jak ziemniaczki będą. Fajnie, że też kamienie by się podbierało. A szkoda, że nie można ręcznie zbierać, bo w odcinku sobie pozbierał. Nie no, mega robota. Wielkie zbieranie kamieni na od zera do Framera. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. No nie mogę się doczekać, jak będzie już drugi ciągnik pokroju fędziora. To już trochę robota, jeszcze John Deere'em lubię robić, nie? Właśnie. Ale już robota wolwiaczem czy tamtym małym zatorkiem już mi się naprawdę mega, mega znudziła. Więc chciałbym, żeby tutaj coś się pojawiło też nowego. Szkoda, że tylko na wyprzedaży beczkę mam. No, ja już sprawdzałem ogólnie, nie? Sprawdza, Bronek, ja wiecie co, dam czas na 15,
I niech sobie przeleci do tej 13-14. Mieliśmy tak zrobić. Tak, no zapomnieliśmy, bo ogólnie powiem wam tak, no jak jest jedna rzecz z rana i to są jeszcze rzeczy, podejrzewam, te, które zniknęły, to są rzeczy z poprzedniego dnia, więc jakby jestem w 100% pewien, że coś wskoczy, nie? Powinno co godzinę skakiwać, za 3 powinny się pojawić nawet. No to 12-13 to jest taka podstawa. No zaraz zobaczymy. Fajnie, jakby coś padło, takiego co byśmy mogli kupić. Kurwa, ciągnik, nie? Ja bym się chyba najbardziej ciągnął. Najbardziej mi się chyba cieszył z ciągnika, jakby wleciał. Kurde, ale jak na takie większe areały, to taki siew tej marchwi byłby naprawdę mega czasochłonny, chłopaki. Tak jak teraz jadę, ja dopiero drugi przejazd dojeżdżę. To jest z rzemiakami, tak? Czasami ludzie mają, nie wiem, 10 hektarów, kurwa, takiej marchewki czy czegoś i zarabiają, wiesz, tyle jakby ktoś miał 100 hektarów zboża, nie? No, no. To są jednak takie uprawy, które no jest i precyzyjne, musisz mieć maszyny, wszystko musisz precyzyjnie robić, ale no później to oddaje w miarę, nie? Bo jednak masz to tam, no za tonę to jest naprawdę dość duża wartość. Fajnie, że w ogóle tutaj wprowadzili coś takiego, to jest naprawdę tutaj duży plus dla Giantsów, że jakby pomyśleli o tym. Jakby boli mnie tylko to, że nie pomyśleli o tych polskich typowych uprawach, czyli żyto przężyto. Jednak jeżeli to jest polska mapa, no to tego tutaj nie powinno według mnie zabraknąć, nie? Powinno to być, bo... No kurwa, wyobrażacie sobie tutaj żyto i przężyto? Jezus, coś pięknego by było. Dobrze, chociaż ludzie potrafią wygrywać takie tak, rzeczy. Tak, tak, dokładnie, no. Ale dobra, tak ogólnie, się mówi, ale w oryginale to w oryginale. Ogólnie nie ma co się śpieszyć za bardzo, Adaśku, bo... Jakby ty skończysz talerzować, to wtedy prawdopodobnie chyba weźmiesz fędziora ode mnie. Będziesz dalej to robił tutaj, a ja już wtedy zacznę siać, nie? Jo, ale widzę, że to idzie tak wolno, że to raczej będzie robota do końca odcineczka dzisiaj. Tak mi się coś zdaje. Bo to naprawdę szybko nie idzie. Zobaczmy sobie tam stronę Bolusia w ogóle, ile drzewek zostało wycięte. O! Kurde, sporo wyciąłeś bordo, chyba co? Jedna tyczka wisi, nie wiadomo czemu. Zrobiłem tak dla klimatu. Tak. To wróciłeś. To są wiatrołomy, mordo. O, tak. To po wczorajszej, po dzisiejszych wiatrach, które mają być dzisiaj w nocy. Właśnie, bo ten odcinek... Nie, no ten odcinek wychodzi w piąteczek. Znowu jesteśmy fajnie w tym tygodniu, mordy, bo mamy dla was ponagrywane sporo odcinków na zaś. Ten jest na piątek, jutro zostają nam tylko dwa odcinki jeszcze na weekendzie. Kurde, no to mi się podoba z tym od zera, że naprawdę fajnie z tym ciśniemy i jakby ta robota tutaj idzie mega, mega zajebiście. No i tym bardziej chcemy ponagrywać jeszcze chcemy nagrać odcineczek do Bolusia, przepraszam, do Adasia, żeby wtedy już Bolek miał jakby czyste konto i mógłby sobie już wtedy działać z budową naszego gospodarstwa i żeby mieć po prostu, wiecie, na swój odcinek gospę, nie? Także może... Teraz te maszyny musimy gdzieś trzymać. No już kurde, powiem wam, że zacznie robić nam się ciasno, nie? Na gospie. I to bardzo ciasno, bo jakby no, te maszyny robią się coraz większe, coraz więcej tych maszyn też jest, więc jakby nie będziemy mieli ich gdzie po prostu trzymać. Dobra, Daśko skończył, także gitara. To mordo, ty możesz wtedy przylatywać tutaj do mnie i zasiadać do fędziora, ja już się wezmę wtedy zasianie tej marchewki. No i tak sobie myślę, kurde, chciałem jeszcze pogruberować dzisiaj w odcinku, ale chyba nie będę ruszał tego gruberowania, skoro tutaj jest tyle roboty. Dobra, trzymaj, proszę cię bardzo. A ja lecę do John Deere'ka, który jest tutaj. Czy ty uzupełniałeś nasiona jakieś, czy nie? Nie, nic zostawiam dla ciebie, żebyś mógł sobie... Dobrze. ...pobawić się, zobaczyć, jak to w ogóle idzie. To w ogóle też szybko ucieka. Nie było, że będę za workiem w samochodzie. Znaczy, wydaje mi się, że nie, no chyba tak by nie. Tego nie zrobili. Nie, bo ja już jak testowałem sobie ten siewnik, to sprawdzałem, ile to, czy to szybko ucieka, czy nie. No kurwa, ale tych worków no starczy nam, jakby na samą marchewkę, to prawdopodobnie tych worków nam starczy na 10 sezonów, nie? Skraniaczek, żeby potem wyrównać, to w razie czego sobie zrobimy talerzówką, nie? Żeby był taki ładny, równy, niezasiany. Jeżeli nie chcemy tych skrajniaków mieć. Znaczy nie, no skrajniakiem ja bym zasiał, ale po prostu przed odcinkiem bym sobie skopał. Aha, no chyba, że tak. Bo po co marnować, nie? Dobra, teraz ale my tak, pakujemy. Też, to będzie wyglądać jak równo sobie już odkopić. Teoretycznie powinienem wjechać tutaj. A właśnie w ogóle jest równo na ten? W międzyrzędzia pasuje, no idealnie. To najważniejsze. Zaraz zobaczymy, ile na godzinę możemy z tym jechać. O, nie pikło nic, czyli nie mamy nic nowego. Pana. Nic nowego nie wskoczyło? Spokojnie, jeszcze 14. No to 14 poczekamy i zobaczymy. Ty chodź ze zbiorów jakiś wyskoczył. Co to jest? No bo no coś nam się sprzedaje pewnie. Co nam się może sprzedawać?
W ogóle beka, bo... Ten miód jest w końcu ogarnięty? Już zagarnąłem, no. Wyjmij mi miód! Ej, wiecie co jest najlepsze? Że w ogóle jakby tekstura się nie zmienia, zostaje taka jaka była, tylko się robi ciemniejsza po zasianiu. Tak, no to było. I nie ubywa, na pewno jeden zasyp siewnika wystarczy na całe pole. Serio? Prawdopodobnie no, tak. Wiesz, to są kilogramy, nie? Może, no tak, może przesadziłem. Może przesadziłem, może na całe pole nie, ale przejechałem teraz dotąd i ubyło mi 10%. Wiesz, no w kilogramie mordo to tych ziarenek zobacz, jak kupujesz sobie do ogródka kupiego, nie? To jest w litrach mordo, jeszcze inaczej. No dobra, to jest. No ale dobra, no ale 15 litrów to słuchaj, kupujesz kawale, te, to... co do tego, kupujesz te do ogródka, to kupujesz te takie maluteńkie, tak? No, ja że tym, na dwa sezony malutko, ci to tak? czasami zostaje. Więc no ale to jest wiesz, tutaj siejesz bardzo dużo tego, tak? Na kilogram to ja nie chcę myśleć, ale by weszło z 20 takich małych, aż więcej. Dużo, te małe soczewki to tam ileś gram no, mają, więc. No, no to na kilogram to sobie wyobraź, a jak litrów masz tyle, to już w ogóle. Ale powiem wam, cieszę się, cieszę się, że poszliśmy w tą marchewkę wtedy, kiedy jeszcze mamy mały sprzęt. Tak, bo tak, no. to jak wygląda John Deere z tym siewnikiem do marchewki, w tych międzyrzędziach, jak jadę sobie, to jest coś pięknego, nie? Żaden no, inny no, ciągnik tak ładnie z tym by nie wyglądał. No robi robotę. Dobra, cyk. Boże, jak to 3D wygląda, szok. No ładnie jest, nie? Dobra, zaraz skoczy nam 14. Ta jagoda na... ta formownica już rozerwana jest. Czemu? Kamienie. Cicho, pięknie? Cicho, cicho, cicho! Nie pikło? Nie pikło nic. I nie ma nic. Serio? No nic, dzisiaj nic. Ale nie to, kurwa, słaby dzień, to promocji nie robią w ogóle, ja nie wiem. Trochę nas dobra, teraz. Wyciulali dzisiaj. Kurwa mać, wiedziałem, że się pomylę. No i się pomylił. Nie zasiałeś marchewki. Buraczka zasiałem, cholera! O nie, jesteśmy zgubieni. Dobra. Nic, ale musi formownicą przejechać jeszcze raz po tym. Pierwszy no. rząd robiłeś? No, pierwsze dwa kopce. Jedź od kolejnego, a dam... Aj Jezu, zawsze jak coś nowego, to trzeba jakiś błąd popełnić. Ale już komentarzy na pewno jest milion. Hej Bronek! Buraczka zasiałeś, a nie marchewkę! Cholera jasna! Zajebiście, teraz zajebiście na mapie wygląda. Pomarańczowy. Kurwa, poletka pokazowe. Jak przejedziesz, Adaś, tamten przejazd? To się cofnę na tamten. To proszę ciebie, żebyś przejechał mi, dobra? Tamte dwa. Dobrze. Tej na zabędą się. Matko bosko, no cholera, jeszcze jechałem ze sklepu, znaczy podszybkiem na sklepie, patrzę, mówię, kurwa, burak ustawiony. Mówię, dobra, pamiętaj Bronek, żeby zmienić. Ale ja jechałem do tego. Ale na moje usprawiedliwienie to Adaś też mógł pamiętać. Tak. Dobra, no, że ja jechałem. Czekaj, ile teraz rządków? Raz, dwa, trzy, cztery. Ej, ale ogólnie to powinien do Bolego tu pojechać. Jo, to w ogóle Bolek powinien to zmienić, nie? Według mnie. Tak. Ja no, żartuję. Każdemu błąd się oczywiście zdarza popełnić, więc... Osobiście nie ma co się przejmować. Nawet nie spojrzałem na to, bo tak zapierdzielam, żeby być pierwszy na pole, że... A byłeś chociaż pierwszy, czy nie? Razem równo byliśmy, bo ty wjechałeś w tą stronę no na pole, no, ale ja jechałem tam. Popie naszego, jak ja bym jechał przez pole, to bym był trzy razy się przyjaciół. Ale tylko przez jedno pole naszego zrobił. A, normalnie drogą. Nikt tego nie widział. Twoje słowo bo przeciwko. Wtedy nie patrzyłeś twoje na pole, słowo tak. przeciwko mojemu słowu. Niedaleko padajawko od morza. Niedaleko. Buraczek od marchewki. O! A może zostawimy sobie ten przejazd, buraczka? Ej, weźmy sobie, zostawmy, zjemy. No na obiad. Ale dobrego. No jest teoretycznie sprzęt do kopania jest ten sam, więc nic by się nie stało, jakby nie było, nie? Jakby nie było, jest bardzo miło! Ej, a czy to w ogóle będzie zbierać? Gówno! Nie zrobię nic z tym. No to jedź dalej, muszę to jedź dalej. Gruberować. Tak, jedź dalej, po prostu się to później poprawi i tyle. Tak czułem właśnie, że to jest tylko jakby tworzenie tekstury, a nie uprawa. Czyli to trzeba przejechać gruberem. Ale to talerzówkę mam, przejadę z talerzówką. Ej, a jak ja bym drugi raz siewnikiem przejechał? Ciekawe! Nie, bo... Sprawdzę. Spróbuj, ale wątpię. Bo tu zawsze z uprawowym to można było przejeżdżać, bez to nic nie zmieniało. Sprawdzę to, bo jestem ciekawy, czy to coś da. Jak ja bym przejechał drugi raz to samo. Cyk. No to jedź, Jaćka. Więcej? Sprawdzasz? Ja patrzę cały czas, ale nic nie widzę. Jak będę widział, to oczywiście, że nic nie zmienia. Nic nie zmienia? Nie. Dobra. Cały czas masz pole w tym samym. Czyli to trzeba po prostu te cztery... jest podczepione, więc możesz Bolek wziąć ją. Cztery rządki trzeba gruberym przejechać, tyle. Kurwa, tam nasiona pójdą na zmarnowanie. A w ogóle jak te nasiona uciekają? 82%.
To malutko. Malutko, idzie bardzo mało, no. A teraz ja muszę zerknąć sobie na mapę, czy ja nie robię mijaka w ogóle żadnego? Nie, no jeżeli... Ale fajnie to wygląda. Czarne przy czarnym, to jest git. Kolorystycznie wygląda zajebiście, nie? Różowo-pomarańczowo, elegancko. Ale bolek tam napiera, nie? Likwidujemy od razu. Kurwa! Ja... To jest, na odzera jest taki opór, że jest... formowanie, siew, od razu jest likwidacja i kurwa siew czego innego, nie? Z powrotem. Ja... Jaki opór, niestety, nie? Niestety, ale buraki nie są opłacalne w tym roku. Taki opór jest tylko na odzera. Teraz pytanie, czy bolek ma dwa przejazdy, tak? Do zrobienia, mordo. Dwa przejazdy musisz zrobić, no, talerzóweczką. Ale dwa przejazdy aż? No, bo masz cztery redliny. Mordo, spojrzysz sobie na mapkę, tak, dobra? Tak, minimapę musisz sobie dopnąć. Jak to tam wychodzi? Bo teoretycznie to robi niby cztery redliny, ale to łapie trochę szerzej, nie? Bo to łapie redlinę i jakby ten rów jeszcze, nie? Tak pokazuje przynajmniej. Więc jeżeli zrobisz dwa równe przejazdy, to powinno wyjść chyba git. Tak mi się wydaje. Kurde, ale jest roboty z tym. Nie myślałem, że aż tak jakby długo to będzie schodziło. Czy jak ja bym wrzucił wyższy bieg, czy ja mogę z tym szybciej? Zobaczysz, czy ja teraz dobrze będę robił? Jedź. Czy więcej? Jedź, bo i tak nie widzę, wiesz, jak to jest na minimapie. No tam jak taki opór jest, dwa ciągniki stoją, to nie będzie nic widać. Dobrze jest, dobrze jest, więcej jest nie dobrze. Rób. Jest dobrze. Elegancko. Ty jadasz od razu tam za nim wjechałeś, nie? Tak, jest. Dobra. Jadę zaraz. Bo ja tutaj mam chyba tylko jeden przejazd do zrobienia. Tak mi tak, się wydaje. Tak, tylko w jedną stronę przejść. No dobra. Ja już formuję dalej. Czyli to tak jakby zabrało chyba więcej niż cztery kopce, nie? No. Tak, bo ja chyba będę musiał jeszcze raz przejechać. Znaczy, że trzy razy będziesz musiał przejechać? Tak mi się coś zdają. No, całkiem, jest może, to całkiem że... prawdopodobne, że tak będzie trzeba zrobić. Może, że dobrze tektura się zbuguje, no to będę... Kurna, 10 na godzinę mogę jechać z tym. Tylko czasami mi zwalnia do 7. Jakby go przymulało lekko. O to zimie, tak jak kamienie tam. Kamienie, no. Wbijają się. Kurwa, te dykty ciężkie. To jest to, że kurwa, teraz nie będzie miał co do roboty, bo musisz stanąć i czekać, aż ja... Poczekam. Wrócę. Poczekam, no co zrobię, nic nie zrobię. Na spokojnie sobie poczekam, aż to ogarniesz i tyle. Chcesz sobie typ trochę poformować powrotem? Bardziej mnie zastanawia, czy ty dasz radę wziąć to na dwa przejazdy. No właśnie, i to jest najgorsze. Bo jakby jest duża szansa, że nie dasz rady. Że no jednak jak wiesz... Jak się buguje, to dam radę. Bo jak buguje, jakby nie było, bolek to... talerzówką musiał urwać ten jeden dołek taki, nie? Mhm. I przez ten jeden dołek możesz nie dać rady, nie? Ja mam pomysł dla ciebie, co możesz w tym czasie porobić. Tak, masz? Ja ci przeszykuję zaraz. Byk akcje. Sprzedać pewnie. Nie, akcję ci przeszykuję. Gruberowanie, czy co? Nie. A co? To zobaczysz. Jezus Maria, mordę. Ty dobrze wiesz, że ja lubię niespodzianki, nie? Dobrze. Jezu. Masz coś na sprzedaż pewnie. O, dykty ciężkie. Jezus Maria. Maskę zakładaj. Idę zobaczyć, trzeba dać na radę na raz to wziąć. Bronek w maseczkach będzie robił. Ludzie! Dobra. Można podjechać, zobaczyć. Czekaj, zaraz przyjdę. Zobaczę, czy mi się uda zbugować. Jo! Ty, uda się. Jo, ci na GPS-ie, dasz radę. Zajebiście. Idzie. Elegancko jest. Aż podrzucaj. Ludzie, czy wy jesteście pierwsi? Co? Mordo, gdzie mam jechać pryskać? Boże, ja się takich rzeczy nie robiłem. Tutaj. Na tą soję tutaj za wieś. Gdzie? Nie, to jest pszenica, przepraszam. Tu jest. Boże, ty mój. Coś wspaniałego, Boże. To jest właśnie króciutko. Jak ja się cieszę, że ty mi taką niespodziankę przygotowałeś. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Ja pierdolę, mordo, przyjdziesz tutaj? No przyjdę, a co? W maseczkach pszenicę pyskacie? Chyba... Adam odczepił chyba łyżkę, wiesz? Co? No łyżkę tu odczepił. Oboliło się wszystko. No ja to naprawię. Co się stało? Ładowasz pierdachnął na talerzówkę. Co? Ładowasz pierdachnął na talerzówkę. Mordo tu na prawo jak coś, nie? Na tamto pole. Gdzie? Już ładowacz stał na normalnie. Na prawej mówię. Tu. A nie tutaj to. Nie tu, tamto. Dobra, dobra. Musisz mi mapę rozrysować, żebym wiedział jak mam dojechać. Ja, bo nie mam, nie jest nazwane to pole i nie wiedziałem jak mam je nazwać. Właśnie, bo my nie mamy w ogóle ponazywane swoich pól. Za rowem, dobra, to się... Biskupowo... Tu jest za gospem. Tu jest za młynem. Nie, no tamto to jest za młynem od samego początku. Za młynem? Tu jest młyn przecież ten. Ja mówię o tamtym... Ty mordo, może żeby nie tracić... Ty Polek, weź, żeby nie tracić czasu, nie? Już idę. To sać tam, nie?
A ja sobie zrobię to bryski, to mam urozmaicenie odcinka dzisiejszego, mordy widzowie, łapeczka w górę się należy. Cholera jasna. Ale marchewy tu są. Strzelają marchewy z tłumniku aż. Coś Penda. Wspaniałego. Dobra, cyk. Cyk. Rozkładomy. Jako to ma szerokość w ogóle? Roboczo. Dobra, ogień. Ty, a co to jest? To ja tu będę pryskał na chwasta? Tak. Na stunkę. A tu nie ma chwasta. Są. Gdzie? Są takie małe. Wystają, są właśnie te małe, więc dla. A to pokazuje w ogóle zachwaszczenie na tym, na precyzyjnym, czy jak to jest? Nie wiem. No. Dobra. Na pewno pokazuje kamienie i bardzo jest ich dużo na mapie. Ale. Jak przewijałem, wiedziałem, że tu trzeba zrobić opuszczenie. A jo, ty, są ja chwasty, się... dobra, są, widzę. Na pewno są. Ej, ale ogólnie na filtrach nie ma czegoś takiego chyba. Jak chwasty? Może tu. Nie, ale widzę, że jest pip chwastów ogólnie, tego nie widać, bo jest... My mamy takie zajebiste zboże, po prostu pszenica jest tak ładnie zagęszczona, że nie widać tych chwastów, nie? 400 kilo na hektar. Jo. A kłosów nie... A kłosów nie będzie w ogóle na kiszunkę, będzie trzeba ciąć. Nie, to jest specjalnie na sumę. Pszenica u nas w gospodarstwie służy na sumę. A my w ogóle jesteśmy zajebiści, nie? Bo my sprzedaliśmy całą sumę i teraz nie mamy na kompostownik, nie? No a to trawa przecież. No ale jak jest sama trawa, to bez, to robi to samo? Tak, to po prostu są dwie rzeczy zrobione. A ja myślałem, że musi być jedno i drugie. Nie, no. Albo jedno, albo drugie. No to trawę jeło, trawy mamy dosyć. A siano może być? Może być. No to zajebiście. Bo czekaj, jesteś może pewny? I bo ja nie. Tam mi się zdaje, że chyba tylko trawa tam była. Może my żeśmy specjalnie to robili, bo nie, no jako do kompostownika, no to trawa. Też mi się tak zdaje, że tam była trawa. A tamto pole za gospodarstwem nie jest zachwaszczone? Tam gdzie ja pojechałem najpierw? Nie widziałem, bo tam nie było orka. Z jednej strony nie było orane, więc to powinno być. Dobra, się ogarnie. Na kolejny odcinek najwyżej. Może, że ci się tak spoda opryskanie to? Nie, ja to opryskam to pole i będę kończył. Dobrze. Ja też, no. Kurde, włącz się, co jest? Pyjna za dwie, żeby kończył. Będziesz kończył formowanie, jo? Mhm. No to zajebiście. Nie, no może jeszcze trzy przejazdy. Nie, mówię, no kurde, powiem wam, nie spodziewałem się, że to zajmie tyle czasu, no jakby to było inaczej, jakbyśmy mieli cały odcinek na to, no to by było skończone. A z racji, że musieliśmy najpierw, wiecie, po te sprzęty pojechać i w ogóle, no to to trochę więcej czasu nam zajęło. No w ogóle widzieliście, jak marchewka wygląda już? W grze? No. Jak no, wygląda urośnięta? Ja jak wyszedł DLC, to jakby zasiałem sobie jedno pole tak dla sprawdzenia, nie? Jak miniaturki są piękne, nie? Na... I u chłopaków, u Jankusa oglądałem odcinek, jak oni kopali marchew, nie? No. Jakby tutaj chłopaki mówili, że nie jest do końca opłacalna marchewka. Ale jakby wydaje mi się, że my później przy większej ilości na tej marchewce będziemy dosyć fajnie wychodzić. No i fajna zabawa, no kurde, to jest od zera, no musimy to tu testować, bo jakby na innych seriach tego po prostu nie przetestujemy, no. Dobra, cyk. Na odbiadaka mamy inny plan. Nie wiem, jak wy tam na posąsiedzku. Ale my na odbiedaczkę, no w marchewkę raczej na pewno nie będziemy szli. Ale jakby marchewka to jest jednak ta główna uprawa, o której tak najgłośniej było. Tak. Dobra, zjeżdżamy. Mamy to opryśnięte. Pasternaczki. Bo co tam jest jeszcze burak i pasternak, jo? Burak i pasternak, tak. Kurwa, pasternak to już mogli lepiej cebulę dać. Tak, no, no pietruszkę. To już tak. Bardziej tak. To by brzmiało. Ja nawet nie wiem, co to jest pasternak. To jest coś w stylu pietruszkowatego, tak chyba. Burak inaczej... pastewny, tak? Co? Ludzi pastewny burak, tak? Jak nie burak pastewny? Że... Nie, czy to jest po prostu pasternak się to pasternak to jest coś odmiana czegoś, no. No bo jest jeszcze burak, bo duży, czasami ludzie tam burak cukrowy się ma, niektórzy się ma burak właśnie seller. Pastewny. Jako seller. Jako seller, no. To jest gatunek rośliny należący do rodziny selerowatych. Super, ja nie lubię selera. No, ja mam wyrąbane na to. A nie, czekaj, seler lubię, pora nie lubię, o. O właśnie. Bo porto jest akcja jak cebula. A cebuli nikt nie lubi. Coś dobrego. Tylko ty nie lubisz, co? Dobra, widzę, że wy zajebiście, że się ogarnęli. Macie naprawdę dużo zrobione, także bardzo mnie to cieszy. Ja ostatni przejazd jednak. W tym odcineczku, mordeczki, to by było na tyle. Ja was bardzo serdecznie zapraszam oczywiście na kolejny odcinek do... A co? Ale ładnie biegniesz do mnie. Biegnę, no zobaczyć. Zapraszam do tego pana na kolejny odcinek. Adam dzisiaj ciężko pracował razem z Borusiem przez cały odcineczek, także łapeczka w górę jak najbardziej się oczywiście należy.
Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczyska na kolejnym łocinku z Łodzera do Farmera. Łapkujcie i subskrybujcie nasze kanały. Trzymajcie się, na razie, cześć! Cześć! Na razie.